Witam, witam, witam wszystkich, tutaj Pawson. Ruszamy z kolejnym odcinkiem z Tomb Raiderka. Dobra, schodzimy teraz w dół do miasta. Zbliżamy się do wioski. No wiem, że się zbliżamy. Gramy oczywiście w 4K. Różnią się od tych ludzi z Meksyku. Zawsze się różnimy. Czy w zapiskach twojego taty jest coś o Peru? Nie, chodzi mi o to, że podobno gdzieś w Peru leży tajemnicze złote miasto, Paititi. Szuka go każdy łowca skarbów na ziemi. Notatki taty urywają się w Meksyku, jakby stracił zainteresowanie, albo... Albo? Sama nie wiem, następny dziennik dotyczy już Syrii. Albo ktoś wyrwał kilka kartek. Szczęście. Wygląda obiecująco. Trochę schabowych. Weźmiemy sobie tutaj. Myślę, że możemy wydostać się tędy. Johna, pomóż mi z tym. Johna, pomagaj, Johna. Na 3, 2, 1. O kurde. O kurde. Lara! O, uderzyła go. Kurde, z czego to miał strzelać? O ja pierdolę. Czekajcie, którym guzikiem? Guzikiem? O, dostał strzała. Ja muszę drugiego ubić. Nie mam z czego strzelać. Widzicie? Lara skacze jak zawsze w każdym Tomb Raiderze. Ale naprawdę nie mam z czego strzelać do niej. Czekajcie, muszę coś tutaj zrobić jeszcze. Strzały, bla bla, piórko. Dobra, co, piórko to mogę sobie strzelić piórkiem chyba w dupkę. Chyba nic nie zrobię. Nie mam czym. Tak mam walczyć jeszcze. Małpki i inne rzeczy. Dobra, wyłączyła się jakaś moc.
Kurde, wszystko... O nie, o nie. Przecież nacisnąłem ten guzik. Ale mam problem z strzałami. Kurde, sobie jedną strzałem, to chyba go nie pokonam, no. Dobra, udało mi się jakieś znaleźć 5 strzał. Więc może teraz dam radę jakoś. Mu dopierdolić, za przeproszeniem. Tu mamy otwarte przestrzeń, więc będziemy raczej walczyć z tej strony. O, nie trafiłem, kurde, tak nie trafiłeś. Tak nie trafić. Pogoni mnie. Kurde. Dobra, dostał w końcu, dostał. O kurde, Lara, naprawdę jesteś niesamowita. Dobra, wrócimy. Pomóż mi z tym. Źle z twoimi plecami. Dobra, rozbiję obóz. Daj mi chociaż rzucić okiem. Nie jest dobrze. Wiesz co, tyle ostatnimi czasy przeszliśmy, że zacząłem myśleć o bracie. Zawsze starałem się go chronić. Przed moim ojcem. Przed nim samym. Ale straciłem go. Zrobiłeś, co mogłeś. Gdybym był we właściwym miejscu i właściwym czasie, nadal gdybym tutaj był. Gdybym był. Gdybym miał oczy z tyłu głowy... Gdybym nasypał ojcu... cukru do obaku, to by nie zginął w wypadku. Mało to by nie pojechało, nie odpaliło. To jest takie dbanie właśnie.
Dziękuję. Nic zmienimy, to już było. Trzeba to zrozumieć. Brakuje mi go. Wiem. Moi rodzice też za nimi tęsknię. Śniła mi się ostatnio moja mama. Tak? To było takie realne. Kiedy byłam mała, tata nie mówił mi wszystkiego. Ukrywał to, co było związane z nią. Dlaczego tak robił? Kiedy zmarła, myślał, że byłoby to bolesne. Oczywiście to mnie nie powstrzymało, węszyłam. Ale nadal mam tak wiele pytań. Zostawił tyle tajemnic, ile rozwiązał. Dominguez mówił, że zamierza stworzyć świat od nowa za pomocą skrzyni i szczel. Gdybyś miał taką potęgę, co byś zrobił? Pewnie bym spanikował. Nie chciałbyś wrócić do czasów, kiedy żył brat i z nim być? Chciałbym. Miałbym stracić resztę? Nie ma opcji. Lubię ten świat. Jest... On nie jest idealny. Ale wszystko, co kocham, teraz jest tu. Aby zdobyć swój skarb, łowca przygód Lara Croft musi przechytrzyć króla, a w zakazanej świątyni odkryć zagadkę Białej Królowej. Na drodze będzie czekać wiele wyzwań. Lara! Chodź odrabiać matmę! Łowca przygód nie może się ociągać. Już za minutkę, tato! Idziemy. Jesteśmy dziewczynką małą. Wysokie mury zamku zdają się rzucać jej wyzwanie. Pewnie tędy trzeba iść. Gra idzie w 60 klatkach, jak widzicie. Pamiętacie, jak ustawiłem sobie tam gierkę? Wygląda na to, że coś znajduje się w bocianim gnieździe. Oj, że co? Bocianie gnieździe, dobra, czekajcie. Lara pokonuje straszne jezioro bulgoczącej lawy. Jak dziecko, no. Muszę zrobić to lepiej. Dobra, czekajcie, musimy poszukać teraz tej kulki. Więc to przerzuciłem trochę, to. Kopaliska wkrótce ujawnią wszystkie sekrety tego miejsca. Kurde, no. Było tak pięknie. Jeszcze raz bociane gniazdo. Nie da się. Podejść. Boże, jakie błędy, jakie.
gierce, w fizyce. Dobra, tym razem nie spadło, więc zostawimy tam kulkę. Spróbujemy jeszcze raz wejść na górę. Było na dwie, nie musiałem tam błądzić. Co mam tu zrobić? Może nic w sumie. To wiecie, zabawa, no to. Dobra, spróbujemy do domu pójść. Przedziwne zwierzęta stają na drodze bohaterki. Trudno powiedzieć, czy pragną krwi. Pewnie pragną. Ale czy krwi Lary? To jest dobre pytanie. Dobra, musimy jakoś dojść do domu. Tu przez ogród się raczej nie da. Jakieś błędy są w ogóle w tej grze. Tędy nie, tamtędy nie. Mi się wydaje, że trzeba na górę wejść po prostu po tej kładce. Trendy właśnie. Co mówił tato? Goździki pojawiły się po raz pierwszy tam, gdzie spadły łzy Marii Dziewicy. Jak tam wejść? Trudniejsze niż normalnie, no. Dobra, teraz czas na prawdziwy skarb w zakazanym grobowcu. Tędy. Roska musi uważać, aby nie wzbudzić podejrzeń króla. A co Lara ma z tym wspólnego? Jest w tej chwili w pokoju, odrabia pracę domową. Nie ma za wiele czasu. Strażnik króla nie spodziewa się, że Croft wespnie się po zamku. Zamkowa wieża jest wyższa niż się wydawało. O kurde. Dziewczyno, w ogóle, gdzie ty idziesz? Bohaterka wspina się dalej, szukając wejścia. Nasza bohaterka dostrzega wejście.
sumie jeszcze lekka była wtedy. Więc to mogę wytrzymać, ale... Sio, spadaj! Ale dzisiaj już wiesz, wiecie... Lara by porwała wszystko, chociaż Lara idzie po dużo starszych rzeczach. Młoda Lara staje oko w oko z wysokością i niebezpieczeństwem. I wypycha je z umysłu. No, tata się trochę wkurzy, że porwaliśmy wszystkie rynny. Łapie równowagę i widzi swój cel. Naprzód do zakazanego grobowca. Parapety są uszkodzone. Musi przecisnąć się do środka. Pozwiedzamy tam lokację, bo wiadomo, to jest bardzo ciekawa taka dodatkowa gierka. Liniowa, wiadomo, że ta misja jest. Jest tak blisko, że czuję to nosem. Ale niewidzialne pole siłowe zakraca jej drogę. Musi to gdzieś być inne wejście. Kurde, dziewczyno. Gdzie ty chodzisz? Nieustraszona bohaterka w końcu dociera na szczyt. No, bardzo. Wreszcie na dole dostrzega przejście. Będzie musiała bardzo uważać. Wszystko robi swoją wagę. Wiecie. Dlaczego w ogóle robię te głupoty? Cholera! Croft śmieje się z własnej brawury. Jest już blisko. Cześć, tata. Wreszcie, Lara dociera do zakazanego grobowca. Wow. Michała samolocik. Tarcze. Obrazy u ojca. Nocą wielki nietoperz porwał królową na 30 stopień północny i 90 wschodni. Przelała swe serce piórem. Światłem uwolnisz jej miłość. Ciekawe, czy Biała Królowa jest samotna. Dobra, zobaczymy, co tu się dzieje jeszcze. To też, co możemy zrobić. A, bo tu są. Dobra, może sprawdzimy coś innego, bo na razie nie wiemy, o co chodzi. A, 90. Już wiem, o co chodzi. To? K-
Kurde, co tu zrobić w ogóle? Dobra zagadka, naprawdę. Czekajcie, to jest tak. Że to są dwa te, ale to jest tylko na obrazku. Więc to może być różnie. Dobra panowie, ja tu zakończę ten odcinek na tej zagadce. I dokończymy tą zagadkę w kolejnym odcineczku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Gramy teraz małą Larą. Mała Lara w Adidasach. Przepraszam, w sportowych bucikach. Adidasy to było lata 80-90, tak się mówiło. I mi tak zostało. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się, hej.